Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałem wam pokazać Suzuki SX4. Słuchajcie, 2006 rok, 1.6 benzyna, napęd na 4 koła, 128 tysięcy przebiegu. Naprawdę bardzo ładny wóz. Słuchajcie, dwóch właścicieli od nowości, polski salon, pełna dokumentacja serwisowa. My kilka rzeczy w tym samochodzie po zakupie wymieniliśmy. Jakieś tam drążki kierownicze, kupiliśmy komplet nowych wielosezonowych opon. Także tu, słuchajcie, macie nówki sztuki. W tym momencie auto przygotowane do dalszej eksploatacji. Bardzo ładnie wygląda, słuchajcie, zobaczcie sobie na ten lakier. Fajna wersja, 4x4 z tymi dokładkami. Dodatkowo halogeny, ładne aluminiowe koła, niezniszczone. Samochód bez rys, bez wgnieceń. Słuchajcie, całe w oryginale, jedyny element, który był lakierowany, to ten błotnik. Mamy zdjęcia, ponieważ sami oddawaliśmy go do lakiernika. Była taka historia, że uderzyła w niego brama wjazdowa w trakcie wiatru przy wyjeżdżaniu. Zdarza się, normalna sprawa. Są zdjęcia, jest zrobione, wygląda ładnie. Słuchajcie, ten kolor robi naprawdę wrażenie. Zobaczcie sobie jeszcze raz, jak to wygląda, a ja już przechodzę do wnętrza, pokazuję wam, co tam mamy. Słuchajcie, naprawdę, samochód w bardzo fajnym stanie. A, no i najważniejsze, bardzo ładny stan blacharki. Jeżeli chodzi o spód tego samochodu, tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda ten lakier. Dobra, przechodzimy do środka. A, to jak już jesteśmy tu, to może zaczniemy sobie od przycisku na klamce. Mamy tutaj system bezkluczykowy, dwa kluczyki oczywiście do tego systemu są w zestawie do samochodu. Tak wygląda, słuchajcie, tapicerka. Fajna, z takimi, taka siatka, z takim pomarańczowym przeszyciem. Nie wiem, czy telefon to dobrze złapie. Tak wygląda, słuchajcie, fotel kierowcy. Dobra, słuchajcie, co tutaj mamy? System bezkluczykowy, tak jak mówiłem, otwieramy sobie auto za pomocą przycisku. Jeszcze raz, ostrość przycisku na klamce, a potem kluczyki tak trzymam w kieszeni, możemy sobie po prostu tędy tym pokrętłem go odpalać. Kierownicę mamy skórzaną, z lewej sterowanie radiem. Radio klasyka jak w Suzuki, zaraz przejdę z drugiej strony, go odpalimy. Klimatronik, jedna strefa, bardzo fajna sprawa. No i słuchajcie, tutaj mamy podgrzewane fotele, lewy, prawy, i przyciski, mam nadzieję, że to będzie widać, o, może teraz lepiej, i przycisk do napędu na 4 koła. Słuchajcie, możemy sobie jechać albo w trybie napędu na przód, albo auto, czyli sam jak gdzieś tam nam ten przód się uślizgnie, dołączy nam tył, albo możemy go zablokować, czyli 4 koła ciągną nam cały czas do około 40 na godzinę, później się to wyłącza. Słuchajcie, jeszcze raz rzut oka na wnętrze, przechodzimy do tyłu. 4 szyby elektryczne, oczywiście sterowanie, lusterek również. Tak wygląda tył, tu jeszcze jakaś plamka, ale spokojnie, jeszcze spierzemy. No i bagażnik. Bagażnik, słuchajcie, wygląda tak. Nie za duży, nie za mały. Uważam, że w sam raz to jest auto typowo miejskie, więc ten bagażnik jest wystarczający. Łatwo się nim parkuje, wszędzie się możemy zmieścić. No i wyjedziemy wszędzie, słuchajcie, bo ten napęd naprawdę daje radę. Przyciemniane szyby, fajny kolor, fajne dodatki. Fajny wóz. Naprawdę, słuchajcie, przerobiliśmy tych Suzuki dużo i wiem, że mimo że to jest 2006 rok, to auto jest zachowane tak, że no niestety nawet z 10-11 roku czasem trudno taki egzemplarz. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Pamiętajcie, że jesteśmy na brothers.samochody.pl. Tam znajdziecie pełną naszą ofertę, a jak nie, to dzwońcie 507-678-607. Jeszcze raz rzut oka, bo ten lakier mi tu naprawdę ci fajnie wychodzi. No i słuchajcie, co? I z mojej strony to tyle, lecimy przygotować następne auta. Jeszcze coś ciekawego wpadnie w tym tygodniu do oferty. Gdzieś tam będzie fajna Fabia w okolicach 35-7 tysięcy. Jeszcze do końca nie wiemy, ale naprawdę fajny wóz. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć.